Uniwersyteckie korytarze jeszcze świecą pustkami. Życie tętni jednak za drzwiami, szczególnie w pionie rekrutacji. Tu komisje mają ręce pełne roboty, szczególnie papierkowej. Przychodzą dokumenty, takie dokładamy, sprawdzamy punkty. W kolejce do zweryfikowania czekają podania z drugiego naboru. Większość decyzji została już podjęta. Rekrutacja zbliża się, że tak powiem, ku końcowi, to znaczy jesteśmy na etapie zamykania jej i podejmowania decyzji. Wyniki zostaną ogłoszone 22 września. I właśnie w poniedziałek do kandydatów zostaną rozesłane decyzje wraz z pakietem informacyjnym. To są ulotki do pomocy materialnej. Tam z kolei są informacje o ubezpieczeniu. Do komisji trafiło blisko 1400 wniosków. W tym roku hitem okazała się psychologia, którą po raz pierwszy uruchamiamy, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i nie. No i wychowanie fizyczne, które też po raz pierwszy jest na studiach drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, pedagogika, tak może nieco mniej w tym roku. No generalnie jesteśmy zadowoleni. Jeszcze to pan mi wypełnił, jeszcze to. Wolnych miejsc jednak nie brakuje. 23 września zostanie uruchomiony dodatkowy nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Rekrutację trzecią na studia stacjonarne pierwszego stopnia mamy przewidzianą od zawsze, tak? Jest ona dedykowana dla tych osób, które w drugim naborze gdzieś się nie dostały, no albo stwierdziły, że na koniec, że jednak podejmą jeszcze inny rodzaj studiów. Wnioski o przyjęcie na studia przyjmowane będą do 27 września.